Witam ponownie. My jesteśmy w trakcie przygotowywania się do zabiegu. Dobrze. Dzień dobry, poniedziałek rano, Sławek się kłania, witam Państwa. No jakoś tam dłuższy czas się znów nie widzieliśmy, no ale przyszedł początek sezonu, jesteśmy u mnie w sadzie Najdareta, u mnie tutaj już można powiedzieć mysie ucho. O, mrówkę widać, coś tam lata, znaczy, że będą mszyce. Proszę bardzo, jest mróweczka, pewnie są gdzieś i mszyce, no ale no dobra, nie o tym, mszyce, na mszyce przyjdzie pora. No zbliża się taki tydzień pogody bardzo takiej zimnej i deszczowej, no i na dzisiaj zaplanowany mam zabieg, żeby zabezpieczyć moje plantacje na wszelki wypadek przed parchem. Dzisiaj zostanie użyta tutaj miedź z siarką, siarka na mączniaka, tutaj mączniaka bardzo nie ma, ale gdzieś tam zapobiegawczo trzeba będzie, o tutaj jest mączniak, o, już się chwaliłem, że nie ma, ale mączniak był, no czy zmarł to nie wiem. Zobaczymy. Zapobiegawczo damy siarkę. Połączymy siarkę dzisiaj z miedzią. O, jest mączniak. Mączniak jest. Także dzisiaj zrobimy taki zabieg. No taka, powiedzmy, mamy czas, jest teraz godzina gdzieś tam 8. Mamy czas do jakiejś 17 godziny, żeby wykonać zabieg. Później ma zacząć coraz mocniej wiać. No i trzeba się wstrzelić to okno. No, był planowany może zabieg tak na sobotę planowałem, ale w końcu doszedłem do wniosku, że odłożę ten zabieg do poniedziałku, no i trzeba połączyć te dwa preparaty. No ja wielkiego wyboru w mojej ochronie nie mam, muszę wykorzystać to co mam, czyli siarkę i miedź na ten zabieg. A dalej po pogodzie zobaczymy, może będzie jakiś potrzebny zabieg taki jeszcze raz miedziowy pod koniec tygodnia. Zobaczymy jak to się sytuacja wyklaruje. Także tam no pokażę co ja się przygotowuję i czym zamierzam dzisiaj sobie to ochronić. Witam ponownie. No jesteśmy w trakcie przygotowywania się do zabiegu. Dzisiaj będą dwa preparaty, tak jak wspomniałem tam na polu, siarka i miedź. No ale jeszcze ciekawostka, to będą obydwa preparaty w płynie. Jedna to jest taka siarka, której używam od lat. No jestem z niej zadowolony. To taka jest, no powiedzmy, dla mnie odpowiedni preparat, dobrze się miesza, dobrze się rozpuszcza, no, słychać zresztą, że nie ma żadnych osadów. No i jeszcze zawiera takie środki, które poprawiają przyczepność tego środka do powierzchni blaszki liściowej, do pąków. A zaraz pokażę jeszcze jedną ciekawostkę. Tamto to można powiedzieć specjalne zamówienie z zaprzyjaźnionej Italii przyszło do mnie. No to też środek jest włoskiego pochodzenia, nie? No to pewnie to Państwo znacie, Paweł używa tego samego środka, ale żeby nie było, że powiedzmy jakieś tam te partie się różnią, no to proszę bardzo, środek super, czyste dno można powiedzieć. Tak, a tutaj następna ciekawostka, no w dużym opakowaniu, no ja się przygotowuję na, powiedzmy, praktycznie na cały sezon, to jest coś takiego, to jest włoski środek siarkowy, zarejestrowany do upraw ekologicznych, jak pewnie wszyscy wiedzą, no ja w takim kierunku poszedłem, zresztą na dzień dzisiejszy, kiedy by się nie oglądało tyle tygodnia, to ktoś wspomina o uprawach ekologicznych, także nie jest to łatwy temat, nawet powiedziałbym, że bardzo trudny, jak widać nawet i te mszyce, które się pojawiają, już zaczynają mi spędzać sens powiek, ale no myślę, że to świat jednak pójdzie w tym kierunku, no zobaczymy, no trzeba się uczyć, trzeba próbować. To jest siarka w płynie, tego będę dawał 5 litrów na hektar, miedzi 2 litry na hektar, no i to takie połączenie. Jak pokazałem tam w sadzie, no ten mączniak, powiedzmy, po zimie jaki został, trzeba go starać się ograniczać. Także ta formulacja siarki też jest ciekawa, dobrze to się będzie rozmieszać, dobrze zmielone,
jednorodne w środku. Także no tutaj jeszcze ciekawostka. Przyszedł do mnie ten kontener w ubiegłym tygodniu. Ładna formulacja. No jest to środek no z pewnością troszkę droższy od takiej zwykłej siarki, powiedzmy granulowanej. No ale spróbujemy tego. Formulacja jest taka ciekawa. 5 do 8 litrów na hektar. Zależy od odmian, od powiedzmy od tam, tu są owocowe drzewa, wino, czyli no, winogrona. No typowy środek zapobiegawczy w produkcji ekologicznej. Zresztą jak się wejdzie na stronę tego producenta, tam jest pełen wykaz jego produktów z taką czerwoną biedroneczką. No i mój profil działania. Działamy. Dobrze, ładnie. Super towar. No tak, to jest preparat dobry, no.